Cześć, witajcie, ja jestem oczywiście Goldzor, witam was dzisiaj bardzo serdecznie w odcinku, jakiego jeszcze w tym roku z FIFA 19 nie było. Pierwszy raz skupimy się tematycznie na drafcie, bo dzisiaj wybierzemy, mam nadzieję, draft z największą ilością kart Team of the Season. Nie mam zielonego pojęcia, jaki jest rekord, nie interesuje mnie to. Na pewno dzisiaj pobiję swój personalny rekord kart Team of the Season w drafcie. Cel taki pierwszy, jaki sobie stawiam, to pełna jedenastka kart właśnie zawodników z drużyny sezonu. A kto wie, może uda się jeszcze wypełnić w jakimś stopniu ławkę oraz rezerwy. Tak czy siak, wydaje 15 tysięcy monet i to pozwala mi wejść do draftu. Do draftu, w którym, tak jak mówię, liczymy na jak największą ilość kart Team of the Season. Weźmiemy sobie formację 4-3-2-1, bo to jest fajna formacja do grania. Ja też chcę tymi kartami dzisiaj pograć. I na kapitanie nie ma karty Team of the Season. Lepiej zacząć nie mogliśmy. Weźmiemy sobie Paulo Dybale, bo Suarez ma wersję Team of the Season, Dybala nie ma, dlatego to jest taki wybór oczywisty. A naszą pierwszą kartę drużyny sezonu już właśnie trafiamy. Luka Jović, nowy nabytek swoją drogą Realu Madryt, zasila naszą drużynę. Niestety kolejny wybór jest bardzo, bardzo przeciętny. Weźmiemy sobie tutaj Suso. No i co? No dobieramy, mam nadzieję, właśnie karty Team of the Season. Swoją drogą dajcie znać, co myślicie właśnie o transferze młodego Serba do Realu Madryt. Jest to zdecydowanie rzecz wzbudzająca niesamowite emocje wśród ludzi, tak samo zresztą jak Eden Hazard, a w kwestii transferów to też się coś tam mówiło właśnie o Ndombele w kwestii Realu Madryt, ale chyba temat ucichł, natomiast na pewno nie ucichła jego rola w naszej drużynie, bo to jest druga karta Team of the Season, która dołącza do nas dzisiaj. I niestety na razie to będą dwie jedyne, bo teraz nie trafiamy absolutnie nic, co by nas jakoś tutaj szczególnie interesowało. Weźmiemy N'Golo Kanté, bo czemu by nie. Ale na razie te pierwsze pięć wyborów nie wróży dobrze na przyszłość, bo my potrzebujemy kart Team of the Season i właśnie je trafiamy. Moi drodzy, Luka Dean. Fajna karta, fajowa karta, bierzemy ją, ona pasuje, jest ona trzecią właśnie kartą tego rodzaju w naszej drużynie, a mamy już czwartą, moi drodzy, Daily Blind, były zawodnik Manchester United, obecnie Ajaxu, dołącza do naszej jedenastki, tak samo jak Eder Militao, niesamowity środkowy obrońca z Porto. Swoją drogą też nabytek Realu Madryt, więc sporo tutaj widzimy jakości w Realu na przyszły sezon będzie, skoro takie karty do nich dołączają. Tacy zawodnicy, oczywiście, o to mi chodziło. Dobra, tutaj może być João Cancelo. On ma wersję Team of the Season, ale pójdziemy też pod jakieś zgranie może. A jeżeli w kwestii zgrania jesteśmy, to De Gea żadnego zgrania mieć nie będzie, ale go oczywiście weźmiemy, bo no to jest zdecydowanie najwyżej oceniona karta w tej drużynie. Tak czy siak, na razie 5 kart Team of the Season, dużo brakuje do szczęścia, więc to szczęście chcemy tutaj uzyskać. Idealnie tutaj pasuje nam Mbappé, natomiast Mbappé ma oczywiście wersję Team of the Season, dlatego ja Mbappé nie biorę. Hazard też ma wersję Team of the Season i to jest bardzo ciężki wybór w tym momencie, bo biorąc kogokolwiek z tych panów, odcinam się tak naprawdę od szansy wersji Team of the Season jednego z nich, bo oczywiście pomijam tę trójkę w środku. Mimo wszystko wydaje mi się, że większe prawdopodobieństwo będzie trafić... Wiecie co? Nie, kompletnie nie mam pojęcia, kogo większe prawdopodobieństwo będzie trafić w wersji drużyny sezonu. Weźmiemy Mbappé, bo po prostu nam tutaj idealnie pasuje. Zobaczcie sami, plus 12 zgrania. Swoją drogą nie grałem Mbappé w tej wersji na lewym skrzydle, dlatego też jestem ciekaw, jak on się będzie spisywał, a wypróbować też będziemy musieli Akunę. Akuna, który jest kolejną kartą Team of the Season w naszej jedenastce i myślałem, że będzie kolejna karta właśnie tego rodzaju, niestety jej nie ma, więc na razie 6 kart Team of the Season, do tego inne świetne karty, ale oczywiście my głównie czekamy na wersję taki, jak chociażby tutaj dostajemy. Gnabry to jest kolejny zawodnik, który dołącza do naszej jedenastki, to jest kolejna karta Team of the Season i to jest karta, która tutaj nam się fajnie zgrywa z tym Jovićem, więc coś ciekawego nam się w tym drafcie ewidentnie tworzy. Prawdopodobnie jakiegoś wielkiego rekordu nie uda się pobić, bo jak sami widzimy, no nie ma tutaj aż tak wiele tych kart Team of the Season. Obecnie jest ile? 3, 5, 6, 7, więc brakuje jeszcze 4, żeby tutaj pełną jedenastkę móc złożyć. Czy tak się uda? Okej, Stefan El Shaarawy to kolejny zawodnik w wersji Team of the Season. Witam Stefan. A tutaj może być kolejna taka karta. Jest, moi drodzy, Chano. Nie wiem jak go czytać, to jest liga
Kolumbijska to jest karta, która nie wzbudza we mnie jakichś większych emocji, ale jest kartą Team of the Season, więc jak najbardziej witam w moim dzisiejszym drafcie. A my lecimy dalej i być może będzie tutaj kolejna taka karta, moi drodzy, Toven! Ależ zaczyna sypać, niezmiernie mnie to cieszy, bo 3 razy pod rząd trafiliśmy kartę Team of the Season obecnie i niestety nie będzie 4 pod rząd. Tutaj musimy wziąć Lo Celso, który kartą Team of the Season nie jest, zresztą nie ma nawet wersji Team of the Season i zostają nam 3 ostatnie wybory. Zobaczmy, kto tutaj, no ciężko w kartach srebrnych trafić Totsa. Więc całość opierać będzie się już tylko i wyłącznie na tych 2 ostatnich wyborach. Moi drodzy, chociaż jedna karta TOTS spośród tych 2 ostatnich wyborów i będę naprawdę zadowolony. Niestety nie wypada ona w tym pierwszym wyborze. A czy będzie w drugim? Nie będzie. Nie będzie, więc... Ile? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kart Team of the Season w dzisiejszym drafcie. Tak prezentuje się finalna dzisiejsza drużyną, którą będziemy rozgrywali spotkania. Moi drodzy, na siłę nie ma sensu żadnego wrzucać te tocy, które są tutaj na ławce. Takiego Toven El Sharawiego bym chętnie gdzieś tutaj wsadził, ale jak widzicie, no ewentualnie jakiś sens miałby Toven, tylko że on obniża nam tutaj zgranie aż o 6 w miejscu oczywiście Mbappé, więc wydaje mi się, że nie jest to konieczne. Toven oczywiście na pewno dostanie szansę z ławki, a my dobieramy jeszcze trenera, który mam nadzieję podwyższy nam tutaj zgranie, chociaż z tego co widzę to nieznacznie to się dzieje. No niestety tylko o 2 punkty zgrania tutaj cokolwiek wzrosło. No i podsumowanie naszej drużyny jest takie, że mamy 10 kart Team of the Season, w większości bardzo fajnych, 6 w podstawowej 11, 4 oczywiście co za tym idzie na ławce, prócz tego Mbappé wersji Food Birthday, Inform Kante, Toty David De Gea oraz Joao Cancelo wersji Once to Watch, do tego zwykły Dybala, który tutaj dosyć się wyróżnia przez to, że jest zwykłą złotą kartą, ale on zdecydowanie będzie w stanie dać tutaj radę. No i co, moi drodzy, gramy i jeszcze raz gramy. Jak widzicie, to jest jedno podejście do największej ilości toców w Drafcie Challenge. Więc jeżeli chcecie więcej tych podejść, to umówmy się, że teraz schodzicie na dół, klikacie subskrybuj, zostawiacie łapkę w górę i jeżeli tych łapek w górę będzie minimum 2000, to robię podejście drugie, w którym mam nadzieję uda nam się pobić tę ilość kart Team of the Season w drafcie, a teraz już bez zbędnego pierdzielenia przechodzimy do pierwszego dzisiejszego spotkania. I na samym początku zagramy przeciwko drużynie draftu 192. 4 karty TOTS, nie wiadomo ile na ławce, to nas nie interesuje. Interesuje nas za to zwycięstwo i przejście do rundy drugiej. Ziyech. Zobaczmy, znowu ten sam schemat. Do Dybali i tutaj będzie... A jednak nie, chociaż może z opóźnieniem. Tak, jednak jest dośrodkowanie. Ale mamy De Gea, radzimy sobie z tym. Świetnie, teraz ekwilibrystycznie... Serge Gnabry i zobaczmy, Lukajowicz troszkę za plecy do Mbappé i czy tutaj był spalony? Nie było spalonego, matko boska, w takim razie cóż za interwencja Alissona, to był driven, to była też nierealna interwencja Brazylijczyka. Dobra, zagrajmy tak, wycofajmy do Kante też potrafi przecież uderzyć. Czy to znowu jest Alisson? Zobaczmy, Kante, kolejne time finishing, siadł idealnie, to leci w samo okienko. Niesamowite jest Alisson dzisiaj. No i zobaczmy, czy rywal oddając pierwszy strzał strzeli nam bramkę, wycofanie do tyłu, troszkę za plecy Joao Moutinho i brawo dla Ndombele, który się po prostu wrócił za tą piłką. Ajajajajaj, cholera jasna. Joao Moutinho, to za łatwo przeszło. Jezus Maria. Jeszcze będziemy mieli szansę w tej pierwszej połowie, żeby strzelić bramkę. Serge Gnabry, co się tutaj stało? Ja pierdzielę. Łapiemy. Gdybyś złapał, moglibyśmy kontrę fajną wyprowadzić. Ty żeś nie złapał. Co się teraz dzieje, Joao Cancelo? Świetny wykop piłki do Mbappé. To jest faul. Nie ma faulu. Okej, dziwna interwencja sędziego. A teraz bramka. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. To jest najlepsze podsumowanie tego, co się wydarzyło właśnie sekundy temu, bo my tutaj powinniśmy prowadzić kilkoma bramkami, a przegrywamy jedną, natomiast spokojnie, absolutnie nie
poddaje się. Zaraz tutaj wyrównamy. Serge Gnabry, Gnabry zablokowany jeszcze, dobitka Gnabry. Dlaczego? Dlaczego tak fatalnie żeś to uderzył? Niesamowity jest Alisson, niesamowity jest Alisson. Próbował Lukajowić. Potrzebujemy bramki. Potrzebujemy bramki jak tlenu, ale do tego potrzebujemy też dokładnych podań, panie Cancelo. Tove pojawił się na boisku. Liczymy na niego bardzo mocno. Zobaczmy, Lukajowicz, piłka na Joao Cancelo, ten do Mbappé, ten tutaj do Kante, ten do Ndombele i to jest 1-1 w końcu. Brawo drużyna, uspokajamy rywali i lecimy po bramkę numer 2. Tove Ndombele. Ależ to jest troszkę niefortunne przyjęcie Ndombele, chociaż odzyskaliśmy piłkę Tove, ale niecelnie, chociaż odzyskuje piłkę Vinicius Junior, który również na boisku się pojawił. Vinicius Junior jest już w polu karnym. Vinicius Junior, ale to jest... Coś jest absolutnie nie tak z celownikami moich zawodników dzisiaj, bo te uderzenia są okropnie niecelne i niedokładne. Kante. Daily Blind. Kante, nie będziemy strzelali ponownie. Brawo, Vinicius Junior. Jeszcze Lukajowicz. Co jest? Kante, brawo. Naprawdę, w ogromnych tarapatach są teraz rywale. Zobaczmy, Vinicius Junior, świetnie to zrobił. Vinicius Junior, to jest rzut karny. Fenomenalna akcja młodej gwiazdy Realu Madryt. I w 89 minucie stoimy przed szansą objęcia zasłużonego prowadzenia w tym meczu. Zobaczmy, ja strzelę w środek, lekceważąco! I to się uda, Kylian Mbappé. 2-1. Zobaczmy, jeszcze dorzucenie piłki Mbappé, jeszcze Kante i jeszcze koniec, koniec, gwizdamy, panie sędzio, koniec tego spotkania, niepotrzebnie tak nerwowo, ale najważniejsze, że zwycięsko. Przechodzimy do meczu numer 2. A w rundzie drugiej znowu ten niesamowity Alisson, ale prócz niego jest kilka słabych punktów, które pewnie będą kimś zastąpionym. Mimo wszystko upatruję dużą szansę. Upatruję dużą szansę, żeby jak najszybciej to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Lukas, Okocha, Andy Robertson i spokojnie Eder Militao. Takie rzeczy nam nie zagrożą, tylko że ten Gnabry, cholera jasna, się zbiera jak... Jak nie powiem co, ale zebrał się. W końcu się zebrał i będziemy mieli szansę na dośrodkowanie. Serge Gnabry schodzi jednak w pole karne. Serge Gnabry, powinniśmy to podawać. Moja wina, przepraszam. Gnabry zagrał z Jowiciem na raz. To będzie dzięki temu szansa dla nas. Gnabry, piłka na Mbappé. Mbappé, ależ to zrobił. I ten Alisson. Proszę, proszę. 1-0. Matko przenajświętsza, żeby Dybala z całej tej gromady w ataku strzelał bramkę. El Shaarawy zaczyna swoją zabawę, wszedł przed chwilą na boisko i od razu pokazuje jakość. Stefan El Shaarawy, faulowany, przedłuż tę piłkę, Boże, Kante, dokładniej, dokładniej, ale El Shaarawy pokazuje jakość natychmiastowo po wejściu na boisko. Pytanko mam takie małe, kto ma fajne statystyki strzałów, rzutów wolnych? Dobra, strzelmy Blindem, czemu by nie? Wow, ej, to nie było złe uderzenie. Brawo Militao. Dobra, to jest ostatnia akcja rywala w tym meczu. Jeżeli stracimy teraz bramkę, to będę bardzo zły. To będę niesamowicie zły. Brawo, brawo Kante. Kończymy ten mecz, panie sędzio. To jest żenada, że my tutaj tylko 1-0 wygrywamy. Ale ważne, że wygrywamy. Moi drodzy, jeszcze Mbappé. Ale teraz, kurde, ten Koulibaly naprawdę robi mu robotę w obronie. Ale sędzia kończy już to spotkanie, prawda? Prawda? No dobra, możemy strzelić jeszcze jedną. Jeżeli nam dasz, to strzelimy. Zobaczmy, jeszcze raz i teraz Ndombele nie trafia. Mam dość. Lecimy od razu do trzeciej rundy, bo zaraz oszaleję. Runda trzecia. Mam tylko jedną prośbę. Po prostu bądźmy skuteczni, bo jeżeli będziemy skuteczni, to na pewno ten mecz wygramy. Nieważne jak grałby rywal, grając tak jak graliśmy do tej pory, dodając skuteczność, jesteśmy w finale. Ja wam to gwarantuję. Let's go! Lukajowicz, 41 minuta. Dopiero w trzecim meczu wstrzeliwuje się nasz Serb.
Mbappé, ależ to teraz zrobił Luka Dean i broni Jens Lehmann. Daily Blind, dośrodkowanie, Eder Militao! 2-1, w końcu szczęście po mojej stronie dzisiaj. I brawo, brawo dla Edera, no ale tutaj całą robotę zrobił Alisson. W końcu się też pomylił Alisson. Zobaczmy teraz Mbappé. Mbappé, 3-1, brawo, w końcu zaczęliśmy wykorzystywać to, co mamy. I to jest też Rage Quit, a więc mamy finał, no i mówiłem, że jeżeli będziemy skuteczni, to na pewno wygramy i byliśmy o wiele bardziej skuteczni w tym meczu, jak sami zobaczycie. No nie jest to też imponująca skuteczność, bo 30%, tak? Dobrze liczę? 3 z 9? Mam nadzieję, że tak. Nieważne. Udało się. Jesteśmy w finale. A skoro dotarliśmy już do finału, to przydałoby się go oczywiście wygrać. Naprzeciwko nam wcale nie jakaś niesamowicie jaka drużyna, więc myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. João Cancelo, brawo. I teraz Mbappé, to musi być 1-0. Kylian Mbappé, zaczynamy fantastycznie. Jović, zobaczmy, Serge Gnabry broni bramkarz i jeszcze próbował Kante, ale tutaj bramki nie ma. Ciekawa próba, fatalnie Daily Blind, to się skończy bramką, Daily Blind, karygodne zachowanie w obronie. Luka Jović, 2-1, bardzo szybka odpowiedź. Cancelo, to jest twój gość. Za łatwo, no naprawdę strasznie łatwy sposób tracimy bramki. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, ile miejsca ma tutaj rywal. Brawo, Daily Blind. Po prostu biegnij Mbappé. Mbappé! Złoty chłopak, złote dziecko francuskiej piłki, złote dziecko futbolu, Kylian Mbappé, 106 minuta dogrywki. Wychodzimy po raz trzeci dzisiaj na prowadzenie. Koniec, panie sędzio, koniec tego finału, wygrywamy ten finał. 3-2 po dogrywce. GG dla przeciwnika, bo to był naprawdę świetny finał, emocje do samego końca. Ale udaje się wygrać i ten nasz dzisiejszy draft, jak największej ilości kart Team of the Season w drużynie, udaje się wygrać i to mnie zadowala, a przed nami oczywiście na samo zwieńczenie tego odcineczka paczki. Niestety zestaw paczek jest bardzo, bardzo przeciętny, ale ja w sumie będę nawet zadowolony z każdej karty świecącej z Ligę. Nie mówię nawet o cocach. Świecąca karta z Ligę, ja jestem spełniony, co na sam początek. Niemiec, to nie będzie Ligę. No i jeszcze została ta mega paczka, największa z dostępnych paczek. Okej, my tam znamy wasze największe paczki. Nie ma walkoutu, nie ma nawet ekranów. A czy jest karta świecąca z Ligi Francuskiej? Nie. Tak? Nie. Kurde, kiedyś grał w Lyonie. Teraz gra w Realu Madryt. Także paczki z draftu standardowo obrzydliwe, tutaj się nic nie zmieniło, jak widzicie dalej nie mam szczęścia kompletnie. Tak czy siak mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jeżeli tak, subskrypcja, łapka w górę, a ja się z wami widzę już w kolejnym materiale. Mówił Goldzor, na razie!